tamtym tym, nie? Pazdowce! Chcesz powiedzieć? Dobra! Proszę, będzie do ręki, ale tam przed tą wiązaną 46! Nie, ten musi pochęcić. Why? No, dlatego teraz tak. Ania, w tym roku zaczęliśmy naprawdę bardzo dobrze, bo nasza akcja rozeszła się bardzo szerokim echem dookoła tej w ziemi lubuskiej. Mieliśmy znacznie większe pieniążki na paczki dla tych najbiedniejszych, którym właśnie trzeba pomóc. Może zacznijmy od tego, komu największe podziękowania? Rzeczywiście, w tym roku akcja już w ogóle przerosła najśmielsze oczekiwania. W tamtym roku już było bardzo dobrze, w tym roku razy dwa. Zaczęliśmy od zbiórki na makro, od spontanicznej zbiórki na makro do kasku. Dzięki wielu motocyklistom uzbieraliśmy niezłą sumę pieniędzy właśnie tam. Drugą akcją, którą przeprowadziliśmy, była zbiórka na zakończenie sezonu Fix Demonie, też niezła suma. Następnie licytacje na makro, to już w ogóle był strzał w dziesiątkę, tak? Już przerosło nasze oczekiwania. O Jezu, wielokrotnie. Tutaj naprawdę ludzie dali z siebie wszystko i wartość tych rzeczy była często parokrotnie przelicytowana niż rzeczywisty... Liczył się gest tak naprawdę. Tak, niż ich wartość. Dwóch bardzo dobrych Mikołajów, jeden tajemniczy Kazek, który podarował okrągłą sumę pieniędzy, i jeden właściciel firmy Fashion World ze Starego Kisielina, pan Wojtek, który już kolejny raz wspiera naszą akcję. Oraz parę osób wpłaciło mi na konto, między innymi Rosa Arek z Poznania, który jest w bractwie Suzuki, w innej organizacji motocyklowej, ale wsparł naszą akcję. Wiele osób ode mnie ze stajni, których trenuję, też dołożyło. Imiona wymienię: Robert, Grzegorz, Przemysław, Bogusia, Bożena, Damian, Alicja, właśnie Rosa, Sadek Motocykle, który też ciągle zawsze nam pomaga w tych akcjach. Ola swoich inwestorów też włączyła do akcji, też dali nam parę złotych. Oraz moi przyjaciele z Danii, Ola i Paweł Conert, którzy naprawdę tu chylę czoła wielkiego, bo tyle co dali żywności, słodyczy i zabawek dla dzieci, wszystko oczywiście nowiutkie, z pierwszej ligi, także jeszcze na koniec Paweł dzisiaj wylicytował tą butelkę wina, którą dostaliśmy w przeprosinach od makro, ale od makro sklepu, także naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. No cóż, mam nadzieję, że tak bogate paczki żadnego roku nie było, czegoś takiego, więc radość będzie na pewno przeolbrzymia, także bardzo dziękuję wszystkim, którzy się włączyli, czy finansowo, czy z pomocą w naszą akcję, bo ten uśmiech i radość dzieci będzie bezcenna. Paweł, to jest twoje najdroższe wino, które wylicytowałeś. Mam nadzieję, że będzie to smakowało. Pomogłeś dzięki temu właśnie dużo dzieciaczkom. Będą mieli bardzo piękne święta z uśmiechem na twarzy, między innymi właśnie dzięki tobie. Proszę i smacznego. Dzięki bardzo. Również dziękuję. Wylicytowałeś na naszej akcji rękawice motocyklowe za całe 160 zł. Powiedz nam w ogóle, jak ci się nasza akcja podoba, nasze przesłanie, nasza pomoc. Cała akcja jest super, cieszę się, że możemy pomóc, że pomagamy już kolejny rok z rzędu. No i oby było nas jak najwięcej, nie? Czego życzysz dzieciaczkom, rodzinom i wszystkim nam dookoła? No przede wszystkim zdrowia. Będzie zdrowie, będzie wszystko, szczęścia. No i żeby sytuacja się poprawiła jak najlepiej, nie? Dziękuję ci bardzo. W imieniu całego makroteamu oraz FOMU wręczam te rękawice, które są już właśnie twoje. Dzięki bardzo. Dziękuję również. I mamy tutaj następną wylicytowaną rzecz.
Jak widać, ochraniacz na plecy. Niestety podczas licytacji ten, kto wygrał, nie zgłosił się do nas. Na szczęście pojawił się kto? Piotr. Piotrek i wylicytował to, przebił. Jest twoja wycenowana tutaj zbroja, komplecik, żeby było bezpieczniej. Co chcesz powiedzieć, może dwa słowa od siebie? Wszystkim życzę wesołych świąt. Chciałbym podziękować za taką możliwość. Dzisiaj rano wypłynęło to w zasadzie, bo przegapiłem licytację. Miała to być też niespodzianka dla mojego syna Wiktora, który też jest w jakiś sposób związany z naszą pasją. Kolejne nowe pokolenie, nie ma go, ale no, to będzie dla niego prezent. Cieszę się, że tak się udało, że w zasadzie to, co tam sobie rano zaplanowałem i z Krystianem pisałem, to urzeczywistniło się tak jakoś, no, niespodziewanie dla mnie. Tak, i tym bardziej gratulacje, że tak znienacka stanął na wysokości zadania. Wszystko dla dzieciaczków, słuchajcie. Dzięki wielkie. Dzięki. Siemanko, siemanko, dalsza część licytacji. Siemanko! Po raz któryś tam, siemanko. Następna rzecz z licytacji, a to było kilka rzeczy, to były kosmetyki do damskie, motocykla. Damskie, tak, oczywiście. Damskie kosmetyki, tak. Tutaj poprosimy najtwardszego z twardszych, żeby wniósł ten cały pakiet. Prosimy bardzo. I dziękujemy za licytację. Dziękuję ślicznie za te kosmetyczki. Najbardziej może coś pokażesz tutaj? Tak, chciałam tą kominiarkę znaleźć, tylko nie mogę jej znaleźć. Może ja ci przytrzymam tutaj. Czekaj. O, patrz, pomadka do ust. Pomadka do ust. Dla motocykla. Patrz, pończoszki. Pończoszki. Też. O. Spreje różne. Spreje do włosów, wszystko jest. Tłok. Czyli złoty tłok. Złoty tłok. Tak, artystyczne tutaj dzieło, które nawiązuje do... Nasz kolega Sona niestety nie pojawił się w kadrze, mógłby się na chwilę pojawić sobie on z tym tłokiem, bo to... Tak, właśnie może tutaj... Artystę tutaj poproszę. Przekazanie, tak? Artysty... Miałem myśli, nie wiadomo. W każdym bądź razie mała rzecz, duże pieniążki dla dzieci, proszę bardzo. Dziękujemy ślicznie i gratulacje. Dziękujemy bardzo. Rafał, naprawdę chcieliśmy tobie bardzo mocno podziękować, ponieważ po raz kolejny udostępniasz nam swoją siłownię, żebyśmy mogli tutaj się razem spotkać, razem popakować, spędzić czas miło, w miłej atmosferze. No co, jestem szczęśliwy, że mogliśmy tu się spotkać po raz kolejny. Po raz kolejny się udało, bardzo fajnie przy tą akcję przeprowadzić. W tym roku jest dwa razy, jak nie więcej, ilość artykułów spożywczych, jak i chemicznych, także... Może z roku na rok może trzeba będzie siłownię powiększyć. No myślę właśnie o tym, bo coraz więcej paczek i nie ma gdzie tego upychać. Dzisiaj nas było naprawdę bardzo dużo do pakowania, także niektórzy musieli sobie odpuścić pakowanie. Mamy tu jeszcze kolegę, który zaoferował bardzo dobrą pomoc. Mam dobrych znajomych, którzy mają firmę budowlaną, a pracuję w hurtowni. No i byśmy chcieli wyremontować na przykład pokój dla dzieci, jak się uda, całe mieszkanie. No. Żeby pomóc rodzinie po prostu przy remoncie. Czy już wiecie dokładnie, jakiej rodzinie pomożecie? No jest tutaj niby taka rodzina w Milsku, tylko bym chciał ją po prostu poznać, zobaczyć, dogadać się z nimi, jakby to wyglądało i wtedy będę działał. Na wiosnę myślę, że ruszymy z robotą. Będziemy monitorować tą całą sprawę na bieżąco, na pewno będzie to udokumentowane i myślę, że ta rodzina będzie naprawdę bardzo szczęśliwa. Z tego, co zaoferujecie. No i ja również i moi znajomi, którzy pomogli mi w paczkach, to chciałbym ich pozdrowić. To jest Rafał Gola, firma KB Materiały Budowlane, no i wszystkich moich dobrych znajomych. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Następny nasz gość, Grzesiu, jest z nami naprawdę bardzo długo. Nasz członek Makro Team, nasz przyjaciel i niesamowita osoba, inicjator. Pomysłodawca akcji wernisażu w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Coś może o tym w kilku słowach opowiedzieć, skąd się to wzięło, dlaczego? Witam wszystkich bardzo serdecznie, Grzesiek z tej strony. Chciałem wszystkich zaprosić na wernisaż, który odbędzie się 7 stycznia. Wernisaż wystawy poświęconej społeczności Makro Team.
pod tytułem Ludzie, pasja, motocykle, który będzie trwał do 10 lutego, czyli miesiąc czasu. Pokażemy przez ten miesiąc czasu około 50 zdjęć z naszych wszystkich spotkań. Najciekawsze zdjęcia wybrane przez naszą społeczność, jak również różne gadżety typu kask, rękawice, pas nerkowy. Chodzi o to, żeby naświetlić ludziom sprawę, bo my jako społeczność wiemy, jak to wszystko wygląda. Natomiast ludzie, którzy będą nas odwiedzać w muzeum, przyjdą i będą mogli sobie na przykład popatrzeć, że pas nerkowy służy do tego. Mamy w planach, mamy już to wszystko uzgodnione też z chłopakami z floty Makro. Wstawimy około 3 motocykli, być może 4 się zmieszczą. To jest uwarunkowane wielkością sali, natomiast na pewno stanie jeden sport, jeden cross. Chcemy też wstawić jakiegoś klasyka. No to czad, no to czad. Grzesiu, powiedz mi, jak to będzie wyglądać, jak startujemy. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, o co chodzi, tak wytłumacz, kiedy się pojawić, o co chodzi. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, baner będziemy mieli na tyle wielki, że każdy z nas znajdzie na ulicy Niepodległości w muzeum. Widać, widać. Będzie na wernisażu, czyli to jest takie otwarcie wystawy, będzie pokazany motocykl bezpośrednio na wejściu, czyli już będzie pierwszy strzał. Przerwę ci, kiedy będzie te otwarcie, ten wernisaż? 7 stycznia. 7 stycznia. O godzinie 17. 17. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Na wejściu będzie stał motocykl, który już będzie nawiązaniem do całej wystawy. Będziemy mieli krótkie wprowadzenie do wystawy. Będą osoby typu dyrektor muzeum i nasi, że tak powiem, administratorzy i założyciele, którzy naświetlą wstępnie sprawę. Ponadto będzie nasz bardzo dobry kolega, przyjaciel Igor Nowacki, bardzo zacna osoba, która zaszczyci nas swoją obecnością podczas tego wernisażu, opowie nam różne ciekawostki na temat sportów motorowych. Będzie można z nim porozmawiać, zadać oczywiście, pytania. Oczywiście, jak najbardziej. Pomijając oczywistą kwestię facebookową naszej strony Makro Team, jak również naszych kolegów, będziemy mieli na wystawie, na wernisażu otwarcia będziemy mieli telewizję. W tej chwili jeszcze dogadujemy szczegóły, natomiast na pewno będzie telewizja i radio. Telewizja, radio. No to jest chyba napędem takiej, że tak powiem, motorem do reklamy. I też trochę ulotek w niektórych miejscach mamy rozwieszone. Oczywiście ulotki, tak, natomiast mamy dużo plakatów rozwieszonych na terenie całego miasta. To się dalej dzieje. Rozmieszczamy je w różnych miejscach. Naprawdę jest tego dużo, także bardzo serdecznie zapraszam.